Sip me up like lemonade. We both know it's bittersweet. This sourness will bite your tongue. No one is forever. Hejka, tutaj Dizzy, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj przychodzę do was, jak spędzić kreatywnie wakacje. Z Rzymikiem Bush mamy wakacje, więc trzeba się cieszyć, mieć pozytywną energię i spędzić je jak najlepiej i je jak najlepiej wykorzystać. Więc przychodzę do was z kilkoma pomysłami, jak możecie spędzić wakacje, co możecie robić, bo czasami niektórzy tak mają zorganizowany czas, a niektórym się bardzo nudzi. Więc ja teraz przychodzę wam z pomocą, więc zapraszam do oglądania. Po pierwsze idzie czytanie książek. Może dla niektórych osób jest to nudny sposób na zajęcie sobie czasu, bo po co czytać książki w wakacje? Przecież czytamy je w roku szkolnym. Ale tak dla siebie, ja naprawdę bardzo lubię czytać książki, już jestem na szóstej części, na przykład Dziewczynki z Szóstego Księżyca, którą bardzo, ale to bardzo lubię i mogę wam polecić. Dla każdego, naprawdę dla osób starszych i dla osób młodszych, naprawdę bardzo lubię. Oczywiście bardzo lubię oglądać, czytać książki romantyczne, komedię jakąś romantyczną lub książki fantastyczne, to jest najbardziej moja tematyka. Więc jeśli wy macie taką swoją tematykę i chcecie sobie poczytać, wcielić się w bohaterów, więc naprawdę wam polecam czytać książki. Drugą rzeczą idzie słuchanie muzyki. Ze mną muzyka jest praktycznie wszędzie. W pokoju, w aucie, w autobusie, na rolkach, na desce, wszędzie. Ja naprawdę bardzo lubię muzykę. Nawet kiedy pracuję, to nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Kiedy pracuję, muszę mieć muzykę włączoną, bo bez tego nie dam rady. Więc naprawdę muzyka jest to moje życie. Na przykład odpowiada mi muzyka pop i rap, więc jeśli na przykład wy lubicie techno lub jazz lub jakieś inne, to naprawdę warto sobie posłuchać, może nauczyć się jakąś piosenki na pamięć, zaśpiewać, fajnie by było, więc bardzo wam polecam słuchać muzyki i to jest dla mnie najlepiej spędzanie czasu. Następną rzeczą, może to nie jest jakaś dobra zabawa na spędzenie czasu, bo muszę mi się od tego uzależnić, ale trzeba to podchodzić do tego z dystansem takim. Możecie pograć w jakieś gry. To na pewno nie mówię do was, żebyście grali przez cały dzień w te gry, bo to jest, mówiłam, że niedobre. Lepiej sobie pograć dwie godziny, jedną godzinę, tak jak ja to zazwyczaj robię. Ja na przykład mogę wam polecić grę tak typu Star Stable. Gram już w to 5 lat i naprawdę jest to najlepsza gra. Z tą grą się wychowałam i naprawdę jest super. Dalej wam mogę polecić na przykład Olicję Online. Niektórzy grają w Movistar Planet, Momio, coś dla chłopaków, CS, Fortnite, jak coś dobrze powiedziałam. I mi najlepiej się gra z koleżanką lub z kolegą. Na przykład pozdrawiam Szymona, Natalię, Aśkę i innych moich znajomych, którzy mnie oglądają. Z nimi najczęściej gram sobie w Robloxa lub w Star Stable, więc naprawdę super się gra w kilka osób niż samemu, więc wam najbardziej to polecam. Czwartą rzeczą, którą możecie robić w wakacje, jest przeznaczenie czasu na swoją pasję. Ja na przykład przeznaczam ją na YouTube'a lub na akrobatykę lub na tańczenie. To już jaką macie pasję, każdy ma jakąś na pewno pasję, ale jeśli nie macie, to najlepiej ją odkryjcie. Ja na przykład lubię jeździć na desce, możecie coś porysować, pograć na gitarze, potańczyć, nabyć jakichś nowych na przykład kroków, więc naprawdę jakiś trików na desce, więc naprawdę myślę, że to jest super spędzenie czasu. No i tym sposobem rozwijacie swoją pasję. Piątą rzeczą jest to, że możecie odkryć nowe miejsca, nowe super na przykład jeziora, place zabaw, inne rzeczy. U mnie jest to naprawdę sporo, mam kilka takich ulubionych swoich miejsc, którą jeżdżę z moją koleżanką, z siostrą lub z innymi znajomymi. Zbieram paczkę i jeżdżę w różne miejsca, wy też tak możecie zrobić. Na przykład w ten dzień się spotkajcie i pojedźcie na przykład rowerami do pobliskiego miasteczka, na lody, na różne rzeczy. Mi to, ale to bardzo sprawia przyjemność, więc wy też tak możecie odkryć super nowe miejsca w waszej okolicy. Szóstym punktem jest to, że możecie pojechać na przykład na basen, do kina, na trampoliny, do parku pójść, na co tam jeszcze, możecie na jakiś park linowy, na różne naprawdę atrakcje. Ja na przykład jeżdżę z moimi koleżankami, z moją siostrą różnie. I naprawdę jest super, możecie też iść na jakiś koncert waszego idola lub na jakiś festyn rodzinny, więc naprawdę, naprawdę jest dużo możliwości. Co wy na to, żeby siódmym punktem mogło być noc filmowa lub oglądanie
waszych ulubionych seriali lub bajek. Ja tak na przykład robię, mam bardzo dużo, ale to bardzo dużo kolekcję płytów Barbie, Winx lub jakichś czarodziejek, więc naprawdę, naprawdę fajnie jest do tego powrócić z dzieciństwa. Kiedy się oglądało, mając 6 lat, jest to naprawdę super, więc jeśli macie jakieś płyty lub seriale lub takie rzeczy, które chcecie obejrzeć, to na przykład tamte wakacje spędziłam na oglądaniu praktycznie filmów romantycznych i teraz nie mam co oglądać, no ale naprawdę pamiętam, to jest wakacje super, więc naprawdę możecie tak o godzinie 21 sobie na przykład pójść do sklepu, kupić sobie kolę, popcorn, pod kołderkę, laptopa i oglądać wasz ulubiony serial lub film. Ja tak robiłam i naprawdę super te wakacje pamiętam, więc super jest powrócić do waszych bajek z tamtego na przykład razu, kiedy oglądaliście mając 6 lat. To jest czas dla was, więc 8 punkt musi być taki fajny. Wiem, głupie stwierdzenie, ale musi być super, więc możecie spełnić swoje marzenia, możecie spróbować czegoś nowego. Jak widzicie, na przykład ja spróbowałam tatuażu za 2 zł, nie za 200, ale naprawdę jest super. Możecie spróbować na przykład sobie zrobić taki odważny makijaż lub spróbować tego, czego się boicie i naprawdę poczuć na przykład taką adrenalinę. Ja na przykład bardzo lubię spełniać swoje marzenia. Już kilka marzeń w tym roku spełniłam, więc jeszcze dążę do tego, żeby spełnić ich coraz więcej. No i naszym 9 punktem jest to, co naprawdę kocham, czyli sport. Jeżdżenie na desce, rolkach, rowerze lub czymś innym naprawdę sprawia mi ogromną przyjemność. I jeżdżę w towarzystwie, czasami sama i słucham muzyki, tak wieczorkiem, patrzę na zachód słońca i patrzę, jaką mam super naprawdę okolice. Takie super mam zjawiska, jak na przykład jakieś zwierzątka, krówki idą sobie do domu lub owieczki. Naprawdę super jest to. I mówię wam, takie rzeczy naprawdę się bardzo, ale to bardzo pamiętam. Mamy wakacje, mamy czas wolny, chcemy mieć piękny pokój jak z opreska, ale nie wiemy jak. A ja was przychodzę z radą. Możecie zrobić coś własnoręcznie, jakieś DIY, na przykład różne rzeczy do pokoju, jakieś skarbonkę odnowić, sobie pudełeczko, na przykład na balsamy, zrobić sobie super poduszkę na przykład lub różne fajne rzeczy. Większość rzeczy z mojego pokoju zrobiłam własnoręcznie, jak na przykład tą lampę i wyszło na przykład bardzo tanio, niż bym mogła ją kupić, a pomogła mi przy tym moja mama, więc naprawdę możecie poprosić swoich rodziców, żeby wam pomogli i naprawdę spędzicie super przy tym rodzinie czas. Jeśli lubicie gotować, to możecie zrobić jakieś super babeczki, jakieś tiramisu lub ciasto. Ja na przykład nie lubię za bardzo gotować, więc mnie to nie kręci, ale czasami coś chcę sobie przygotować, na przykład jakieś babeczki, ciasteczka, jakieś owocowe, coś takiego, więc sobie przygotowuję. Więc super są przepisy na przykład na YouTubie, na internecie i możecie coś spróbować i na pewno będzie przepyszne i możecie na przykład poczęstować swoją babcię, mamę lub tatę. A teraz to który to będzie podpunkt? To było pierwsze. Super, zgubiłam się. Kolejnym podpunktem jest spędzanie razem czasu ze znajomymi. Na przykład możecie iść do swojej szkoły na boisko. Chociaż wiem, wy nie chcecie tam iść, no ale spokojnie, nie wchodzicie do niej, tylko będziecie na dworze, więc spokojnie wytrzymacie. I na przykład wziąć sobie piłkę do nogi, do siatki, do ręcznej, do kosza i zagrać razem mecz. Ja na przykład lubię grać w siatkówkę i czasami się spotykam ze znajomymi i gramy sobie w siatkówkę. No, przynajmniej nie gram, bo nie lubię. No, ale na przykład inne rzeczy możecie pograć, jak na przykład kosz, ręczna lub inne gry sportowe. Więc naprawdę jest to super i ja naprawdę, naprawdę lubię to robić. No, niektórych nie stać na aż tak drogie wakacje lub na pewno zostajecie w domu i chcecie gdzieś pojechać, ale waszych rodziców na to nie stać. Ale spokojnie, ja do was przychodzę z tą radą, więc no niektórzy na pewno wyjeżdżają nad morze, do Zakopanego, w górę, nad jezioro, Mazury i takie tam rzeczy. Więc no nie musicie jechać akurat na tydzień, na miesiąc do 5-gwiazdkowego pokoju, znaczy no hotelu, tylko możecie pojechać z rodzicami na jednodniową wycieczkę. Ja na przykład bardzo lubię jednodniowe wycieczki. W jeden dzień możecie pojechać do Łodzi na przykład, do
Gdyni, do jakiegoś zamku, na jakiś festyn. Rób naprawdę super miejsce, możecie pozwiedzać, pochodzić, spędzić rodzinnie czas. Nie musicie wyjeżdżać na cały tydzień gdzieś i wydać dużo pieniędzy, bo możecie pojechać tylko na jednodniową wycieczkę, ja naprawdę na bardzo, ale to bardzo jednodniowe wycieczki. Lub możecie też zorganizować sobie taką wycieczkę rowerową po swojej okolicy, na przykład do parku rowerkiem z rodzicami, na lody, więc to też jest super spędzenie czasu. I już ostatnim podpunktem jest to, że możecie nauczyć się jakiegoś języka obcego. Wiem, że to no, nie jest za bardzo fajne, no ale jeśli zdobędziecie takiej satysfakcji, że coś umiecie, to na pewno będziecie tylko dążyć i się nauczycie perfekcyjnie tego języka. Na przykład możecie się dobrze nauczyć angielskiego, hiszpańskiego lub spróbować jakieś malutkie słówka z norweskiego. Naprawdę jest to super czas spędzenie i możecie tak jakby pojedziecie do tego kraju, możecie się dogadać w pewnym sensie. Więc naprawdę jest super, no ale to już zależy od was. Wiem, że nie chcecie się uczyć na pewno w wakacje, no ale czasami możecie coś zrobić. Okej, więc to tyle na tym filmiku. Myślę, że wam te porady się podobają i coś wykorzystacie w swoich wakacjach. No i myślę, że spędzicie je kreatywnie przy samym telefonie lub internecie i zapamiętacie je na długo. Więc to tyle na tym odcinku. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, o subskrypcjach na moim kanale. No i roześlijcie ten filmik znajomym, bo może oni też potrzebują jakiejś pomocy, tak samo jak wy. Zapraszam was jeszcze na moje media społecznościowe, które się znajdują w opisie, na Instagrama, bo bardzo tam duża jest aktywność, wrzucam prawie codziennie zdjęcia, więc naprawdę was zapraszam na Snapchata, na Musical.ly. No i to tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc bye!